Skoro zielony ład nie jest we wszystkich punktach zły, ja chciałbym usłyszeć od tych ludzi, którzy tak często powtarzają ten frazes, jakie te punkty są takie dobre. Ja kilkakrotnie pana prosiłem, żebyś mnie pan do swojego kanału zaprosił. Ja panu odpowiedziałem. Więc wie pan, zajmują czas wszystkim i opowiadając na ochronę. Ja panu odpowiedziałem, czy przez pańskie manipulacje nie zaproszę pana nigdy do kanału. Jedno zdanie. Pamiętajmy, że jeśli chcemy, żeby inni słuchali nas, trzeba umieć słuchać innych, nawet jeśli mówią co innego. To po pierwsze, a po drugie, jeśli chodzi o to, co pan powiedział, pana także obowiązkiem jako człowieka związanego z mediami społecznościowymi jest przekazywanie racji jednych i drugich i pan musi w swoich ocenach jak najbardziej z boku, niech inni mówią, jedni i drudzy, a słuchacze niech rozstrzygają. Ale dlaczego, gdy pytam na temat, nikt nie chce mi odpowiedzieć? Niech pan nie kształtuje opinii innych, bo funkcją dziennikarza nie jest kształtowanie opinii, jest tylko przekazywanie informacji jednych, drugich, trzecich, a słuchacze, telewizowi niech sobie to ocenią i odbiorą. Ja zawsze szanuję te wypowiedzi, które są zgodne ze mną i te, które są przeciw, czy inne. Na tym polega demokracja, wolność słowa. Dziękuję. Może pan szanuje, ale pan nie odpowiada dziękuję na te pytania. Przepraszam, ja bym chciała jeszcze zapytać, panie ministrze, była debata w Krakowie ostatnio, tak, do parlamentu katolickiego. Zawiedliśmy tam zboże, które jest niestety dalej w naszych polskich płynach robione na imokę. 2-3 tygodnie temu w polskiej płynie wjechało 6 ciężarówek. Jak to ktoś określił, słuchaj, nawet byś świnią tego nie dała, żeby zostało z tego zboża. Pan Jarubas to widział, to, że jak to mniej wygląda i naprawdę nie ma kontroli. Nie wiem, czy ci, którzy są właścicielami tych ludzi, robią to dobrowolnie, czy w jakiś sposób są zmuszani. Niestety jest cały czas tak samo jak olej techniczny. Jedno zdanie. Trzeba było należy tą natychmiast wezwać kontrolę jakości i natychmiast się was do prokuratury. Tak, panie ministrze, którzy ludzie się po prostu boją, są zastraszani. Prosimy o takie szczegółowe kontrole, tak samo jak mam nadzieję, że nie są zastraszani przez władzę. Nie, nie mówię o władzy, panie ministrze, nie mówię tutaj o władzy. Szanowni państwo, dziękuję za spotkanie.